Cześć tu! Oluś i tatuś i paka z Aspekto. Zaczynamy 24 godziny. Zaczynamy z tego miejsca, bo tutaj była miniaturka, jak widzieliście. I co tam jeszcze ważnego? Ci, co widzieli zwiastun, wiecie o co chodzi. Ci, co nie widzieli, będziemy w tych 24 godzinach pokazywali przy każdym różnym wejściu, bo w różnych sytuacjach będziemy przez 24 godziny, tu przed spaniem, tam przy myciu zębów, albo przy jedzeniu, albo przy czymś innym. Będziemy otwierać jakieś finksy zawsze i będziemy pokazywać, co będzie w kolejnych odcinkach, bo będzie pewnie tych odcinków jeszcze z 6 albo 7, a może 5. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Teraz myślę, Olusiu, że się przybliżymy, żeby było nas lepiej widać, jak będziemy otwierać, pokazywać, choć się dosuniemy. Poczekaj, bo coś tutaj się przekrzywiło, ale nie aż tak blisko, odsuń się, Olek, no wiesz co. Słuchajcie, zaczynamy teraz od... Tego, proszę. Tego, czyli... Pięknego zestawu startowego. Siąknij, bo masz chrypkę. Zestawu startowego. Teraz otworzymy, co w nim jest. Ale co w komiksie? Pokażemy w następnym wejściu i pokażemy, bo ten komiks jest po hiszpańsku. Ale pokażemy wam, w jak prosty sposób można przeczytać, co tam jest napisane. Do tego będzie potrzebny na pewno telefon. I pozdrawiamy ludzi z Ukrainy. Pamiętamy o was, trzymamy za was kciuki i wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Najważniejsze, że będzie pokój. Tak, i teraz poczekaj, jeszcze nie, poczekaj. Co najważniejsze, ta paka skąd jest? Aspekto. I macie na wszystkie Super Finksy z najnowszej serii. Zinksy. Macie zniżkę ile procent? 10. 10% dla was zdobyliśmy, żebyście mogli sobie kupować, ale przy minimalnym zakupie za 50 zł, a maksymalnym przy 500. Więc słuchajcie, tu otwieramy. Link macie w opisie. Wpadajcie do Aspekto. Ale nie, sorry, bo ja bym chciał sobie... Dobra, to otwieraj, ale to wiesz co, bo to wiesz, te wejścia nie mogą trwać wiele, bo 24 godziny, jak będziemy mieć 12 wejść, to film by trwał, tak? Ja tu się postaram to otworzyć, ale jest... 5 minutes later. Więc tak, w tym zestawie startowym... Pokaż, jest komiks, ale nie pokazujemy, co jest w środku, będzie i pewnie sam... sobie zobaczyć na chwilę. Możesz ty sobie zobaczyć, który pokażemy wam przy następnym wejściu. Dobra, okej. Okay. Pokażemy przy następnym wejściu. Powiemy wam tylko jedną rzecz. Jest komiks. Jest komiks i są inne rzeczy i pokażemy wam w następnym wejściu, jak sobie to tłumaczyć. Ale to fajnie wygląda. Zobaczcie. W tym zestawie startowym są dwa zinksy i jeden, jak to się nazywa teraz, Kazum Jet z jednym też finksem. Otwieraj. A, wiecie, rabat. Poczekaj, bo nie powiedzieliśmy. Żeby zdobyć to rabat 10%, musicie wpisać Zinks. I macie 10%. Okej, okay. Oluś, otwieraj. Ale poczekaj, ale tak otwieraj. Razem. Zobacz, tutaj jest i tutaj jest. To razem? To tak, żeby widzieli widzowie. Uwaga. 3, 2, 1. Jest. I zobaczcie, jak zwykle w zestawie startowym metaliczny. I pokaż, jaki krystaliczny jest Super Finks. On jeszcze tego... Tak, bo już otwieraliśmy 15, mamy go, ale nie szkodzi. Może po w przyszłości jakiś konkursik. Zobaczymy, co on robi. Zobacz. On tak, widzisz tutaj, a, bo to się tak kręci i tak i obcina. Dobra, jedziemy z następnym. Otwieraj tego, ja otwieram tego. Poczekaj, na 3-4. Ale nie, patrz, się nie widać, musisz patrzeć, ale tu, 3-4. Ja mam ubijaczkę do jajeczka. I ja cię, alegacie, zobaczcie, mamy ubijaczkę do jajka, żeby się tak spieniło. I mamy, co to jest, winogronko! Chyba winogronko. Tak, może winogronko, malinko? Winogronko, to tyle zjedzą nas, bo tyle. Widzimy się za jakiś czas. A, jest godzina, która jest, Olusiu, godzina? Gdzie masz swój telefon? Dałem. Tutaj. Zobaczcie, jest godzina 19:06, czyli do jutra, do godziny 19:06 będziemy kręcić... Jak coś otwieramy. Hej, Oluś właśnie je kolacyjkę. To jest nasze drugie wejście. Mamy 20:35. Tu macie Super Finksy, które otworzyliśmy przy pierwszym wejściu. Zaraz otworzymy dwa następne. Tutaj macie ten komiksik, którym mówiliśmy, że pokażemy, jak go się tłumaczy. Zobaczymy, czy nam wyjdzie, bo w związku z tym, że światełko się odpija. Widzowie, pokazać jedną rzecz. Pokaż. Gniotka, którego mi mama kupiła. I po co ten gniotek jest? Ten gniotek jest na odstresowywanie, że na przykład jak będę zły,
u kogoś w szkole albo w domu, to go sobie ściskam i mi okej, Osko. Super, Osko, czyli masz tak zwany antydepresant, czyli nie będziesz się stresował i denerwował. Jak będziesz, to trochę pościskasz i wyluzujesz. Oluś, dzisiaj na kolacyjkę co masz? Młoczkę z serkiem. I? Monte i soczek bananowy. Wracając do komiksu, mamy tu opisane postacie, mamy opisane Kazum Kidy, czyli taki wstęp, wprowadzenie do nowej serii Guardians of Kazum. Oczywiście ten zestaw startowy, gdzie można kupić? Aspekto. Gdzie macie na hasło Zinx? Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Gdzie macie na hasło Zinx? Macie ile procent zniżki? 10. A teraz nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku, żeby was informowało, że jest nowy odcinek. A teraz postaramy się, żeby pokazać wam, czy przetłumaczy, chociaż nie wiem, bo przy tym świetle się rozmazuje. Ściągacie sobie z Google Play tłumacz Google, translator Google, wybieracie, tak jak tu macie, hiszpański na polski, wciskacie ten aparacik i spróbujemy, najedziemy szybko, poczekajcie, włączę nagrywanie tu na telefonie, żeby wam to pokazać. Dobra, jedzie, zobaczymy, czy nam się uda. Rozmazuje. Jest przewodnik komiksowy. Widzieliście? Pojawiło się na chwilkę i tak samo wszystkie można rzeczy tłumaczyć, tylko trzeba pod odpowiednim kątem i przy odpowiednim światełku. To tyle a propos komiksu. Czas na kolejne otwieranko i pokazanko, co będzie w następnym w następnych odcinkach. W następnych odcinkach będziemy otwierali pakę 50, to co zostanie z tego odcinka. Nie wiem, czy to będzie w dwóch, czy w jednym, bo zobaczymy, ile otworzymy. Nie, Kazum Kidy, a to będzie specjalny odcinek, gdzie pokażemy wszystkie 6 Kazum Kidów. Ja. Proszę, masz dwie, nie losujemy teraz, lecimy. Otwierasz dwie na raz? Tak. To ja tu odsłonię na chwilę, odsunę ci jedzonko tutaj do kamerki i uwaga, pach! Otworzyłeś? Tak. Słabo ci poszło. Mamy tutaj o Zinxach, będziemy... O Jezus, jaka zaje fajna ta gitara! Ja! Mamy dwóch krystalicznych, zobaczcie! Jaka czaderska gitareczka! I z tej gitarki chyba Kazum Kid powstaje. I piłeczka też krystaliczna. Ale z piłeczki też jest, bo z każdych jest. Z każdych krystalicznych? Tak. A, z każdych krystalicznych nawet z tego nie skumałem. Dobra, tyle, bo zjedzą nas motyle. Znowu, żebym się zapomniał i powiedział brzydkie słowo. To na razie, ale tak się ucieszyłem, że hej! Hej! Oluś już idzie w końcu spać. Nie zgadniecie, która jest teraz godzina. Piszcie teraz w tym momencie w komentarzu, jak myślicie, która jest godzina. Bo Oluś oglądał z bratem film i zaraz wam pokażę. Nie uwierzycie, oczywiście Oluś tak późno nie chodzi spać, ale jesteśmy z piątku na sobotę, więc jutro ma wolne. Zobaczcie, która. 23:45. Za 15 minut będzie. Nowy dzień. Tak. Okej. Okay. Teraz jeszcze szybko, zanim otworzymy kolejne trzy, bo Oluś prosił, żeby trzy Finksy. Pokażę wam, co będzie w kolejnych odcinkach też otwierane. Taki zestawik. 4 superfinsy i 2 Kazum Jety. To będzie w kolejnym jednym z odcinków. Dobra, lecimy z otwierankiem. Olusiu, teraz 3 na pewno. No dobra, ale szybciuchem, bo musisz lecieć spać. Raz, dwa i 3. Dobra, dobra. A ja będę pokazywał. Dawaj. Nowego mamy bucik. Bucik. I to taki Adidasik. Tutaj zobaczcie. A nie, to są korki. Do piły, do grania w piłę nożną, tak zwaną. Wszystkie potem na końcu, w ostatnim wejściu pokażemy wam co. Nowy krystaliczny. Rękawica bukserska. I srebrne ma rękawice na sobie. Krystalicznym do Kazum Kida, tak? Z Kazum Kid też, okej. I dawaj trzecia. I co w trzeciej? Frytasy, których nie mamy. Frytasy, a w której serii były frytasy? Bo ja pamiętam, drugiej. Że były. Drugiej. Frytasy, tylko tu są dobre. Zobaczcie, troszkę nam lampa odbija, ale już jest późno, nie zapalamy światełka, żeby innych nie pobudzić. Okej, to Olusiu, na boczek i do spanka. Pa, pa, do następnego wejścia. Hej! Pa, pa. No, a gdzie mi masz? Tam pomachaj. Hej! A.
No, zostawiać łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I teraz on już lubi, jak go smyram, więc nie przeszkadzajcie nam. Lecimy spać, widzimy się później. Jest teraz 1:37. Oluś prosił mnie bardzo, żeby go w nocy obudzić i żeby coś otworzyć. Zobaczymy, czy się obudzi. Mam jedną zaszetkę, żeby się za bardzo nie rozbudził. Poszedł później spać, znaczy później od razu spać. I zobaczymy. Okej, próbujemy. Oluś, Oluś, otwierasz. Olusiu, otwierasz jedną zaszetkę. Otwierasz. Nie, jednak się nie udało, ale próbowaliśmy. I żeby nie było, że nie starałem się, to na razie do rana. Mamy śniadanko, jest godzina która? 11. Jak to youtuberzy wstają? Już nieważne, 11. 11. No 11 z minutami. Jak to youtuberzy stają późno, ale wiecie, no Olek poszedł spać przed 12. Ja jeszcze do 1:30 coś tam czekałem. Nie wierzył mi, że go budziłem, ale pokazałem mu, prawda? Tak. Byłeś zdziwiony. Powiedział, że mogłem go uderzyć, żeby się obudził. Tak powiedziałeś? Dobra, nieważne. Lecimy teraz z dwoma następnymi. I spotkamy się później przy następnej jakiejś sytuacji. Mamy jeszcze parę godzin do 19, jest jeszcze ile? Czyli mamy 10 godzin. Jakiś taki śrubokręt. Jakiś taki, nie śrubokręt, tylko śruba. Zobaczcie, dobra. I co tam drugi? Kostka w drugim kolorze. Kostka w drugim kolorze, chociaż z tego otwierania w pierwszy raz nam się kostka. Na razie mamy super osko, bo bez żadnej powtóreczki. Teraz wam pokażę, co jeszcze w następnych odcinkach będziemy otwierać. Na przykład ten oto 10-opak. Zobaczcie, teraz nie widać figurek, ale są narysowane i tak samo jak wtedy można policzyć, jaka będzie. My to liczyliśmy i co to będzie? Korona. Dobry, złoty. Dobry, złoty, korona. Sprawdzimy to w odcinku. To tyle. Widzimy się później. Jest 13:10. Idziemy zobaczyć, co robi Oluś. Olusiu, a co ty teraz robisz? Gram. A w co grasz? A łóżeczko nie sprzątnięte. Wiesz, która jest godzina? Powiedz nam, która jest godzina. Jest godzina 13:11. 13:11, to może czas, żeby coś otworzyć, co? Mhm. No to bierz dwie saszetki i otwieraj, zobaczymy, co ci się trafi tym razem. Tu są saszeteczki. Tylko są poprzednie Zinksy, nie widzieliście? No, widzieli, no oglądają ten filmik, to jest cały. Pamiętaj, że to jest z jednego dnia wszystko, znaczy 24 godziny, a w jednym filmie. No dobra, ale to niech nie przewijają. Dawaj, szybciej, ruchy, kluchy, bo nie ma czasu. A w co grasz? Zobaczymy, w co on gra. W Robloxa. W Robloxa, a co w Pet Simulator? Nie, to jest Packing Simulator. Packing Simulator, okej. Okay. Nowy krystaliczny. Nowy krystaliczny, a co to jest? Pokaż tu bliżej. Taki, tylko nie ruszaj, nie taki ruszaj. Taki do psikania. Taki do psikania, pokaż. Zobaczę ja, co to jest. Nie wiem, dezodorant? No chyba. Napiszcie w komentarzu, czy to dezodorant. I drugie, szybciuchem, ruchy, kluchy. I uwaga. A zaraz, Olusiu, zabieramy się za sprzątanie. Pierwsza powtórka, ale nie szkodzi i tak jest nieźle. Prawda? To idziemy teraz, Oluś chwilę pogra, idziemy sprzątać, dobra? Tak. Hejka! Właśnie teraz z rodzinką, czyli z naszą mamusią, kochaną Agatką, tak? Tak. Kochasz swoją mamusię? Tak. I z moją żoną i teraz jest godzina, wiecie, która już nam zostały 4 godziny, jest 15:06, czyli zostały nam 4 godziny z 24 godzin otwierania Super Finksów, ale specjalnie budowaliśmy z całą, prawie całą rodzinką, bo nie ma braciszka. Żono, co żeś wybudowała, powiedz? No powiedz, odezwij się, bo na 10 tysięcy się pokażesz, jak będzie subskrybentów. No. Domek dla Super Zinksa. Z tarasem i stolikiem. Z tarasem. Ja jeszcze nie skończyłem, to jest elektrownia, ma tutaj szybki i okienka, znaczy się, jest wejście do elektrowni. W środku w elektrowni, nie wiem czy zobaczycie, się o tam lata, jest, co to jest? Generator, generator, który daje cały prąd. Generator, który daje cały prąd. Ale wracamy do Zinksów. Pamiętajcie, wpadajcie do Aspekto. Tam zdołaliśmy dla was zdobyć... Pamiętajcie o kodzie Zinksy. Nie Zinksy, tylko Zinks. Kod Zinks i za to macie 10% zniżki na wszystkie Super Finks i Super Zinks
z całej ich dostępnej kolekcji. Linki macie w opisie, wpadajcie do nich, pamiętajcie, Zinx i 10%, czyli jak wydacie 100 zł, to ile zaoszczędzicie? 10% ze 100 zł, a ja lecę po Zinxy. 200 szetki. Ale no idź, no pomów. Ile, Olusiu? 200 szetki będzie. Ale nie 200 szetki ze 100, 10% ile to jest? No to 10% to 50 zł. Nie, 10% to 10 zł ze 100. Jak wyda się 500 zł, to 50 zł macie w kieszeni. A jak 100 zł, to macie 10. Jak 200, to macie 20. Jak 300, to macie 30. A jak 50, to macie 5 zł w kieszeni. Okej, pamiętacie, wszystko jest w opisie. Oluś tu otwiera dwie kolejne. To są nasze, które tam otworzyliśmy na ostatnim wejściu. Pokażemy wszystkie. A ja w tym czasie wam pokażę, co będziemy otwierać w następnych odcinkach. Poczekaj chwilkę. Powtórka druga. Znaczy nie, z tego co otwieramy, to nie jest powtórka, bo tu nam się jeszcze nie trafiło. Tam kiedyś otworzyliśmy 15, jak czekaliśmy na paczkę z Aspekto. A tu w następnym odcinku, znaczy nie wiem, czy w następnym, czy w którymś z kolejnych, będziemy otwierać 12 super pojazdów, które teraz się nazywają Kazum Jet. Na następnego odcinka, bo będziemy kręcić kilka z całą kolekcją Super Things Guardians of Kazum. No, pokaż drugiego. Uwaga, to nie jest powtóreczka. To nie jest powtóreczka. Zły śmietniczek. Tararara, i superowskie, odlotowskie groszki. No to lecimy na Szczecin. Mama leci na zakupy i może nam kupi chińskie, prawda? Mama schowała dwie dychy? Schowała. Dobra. To pożegnaj się, mamusiu, bo już ci pewnie nie będzie na tym nagraniu. Hej. Jesteśmy teraz u brata Olusia. Tak? Oluś przed chwilą się bawił z braciszkiem. Chciałem to nagrać, ale niestety Tobiaszek nie wyraził zgody. Szanujemy to, mimo że było mi troszkę przykro, prawda? Ale nie szkodzi, tak to czasem bywa. I już się zdążyli chłopaki pokłócić, no ale też to tak to bywa z braćmi, że bez siebie nie mogą żyć, a ze sobą cały czas wojują. Otworzyliśmy już 11 saszetek z boksa 50. Otworzymy teraz 3, a na ostatnim wejściu około 19, bo jest teraz 17 z minutami. 17.05 jest? A nie. 17 z minutami. Otworzymy na końcu 5. I od razu mówimy, też w kolejnych odcinkach otworzymy te 30, które zostaną nam z tego big boxa. Prawda? Tak. Dobra. Jadę i Oluś, losuj sobie, albo nie, do z góry bierz, z góry. Z góry. Jednego z dołu, jednego. Nie, jak popsujesz zabawę i wylosujesz złotego albo albo Kazum Blasta, to się pogniewam. Poczekaj, nie otwieraj. Ale zanim, bo jesteśmy w pokoju u Olusia, no u Tobiaszka, to chciałem wam pokazać, jak robiliśmy room tour u Tobiaszka, room tour, a nie room tour. To była taka malutka modliszka, zobaczcie, jak ona już nam urosła. Jaka ona już jest duża, nie wiem, czy dobrze widzicie. Ma teraz takie terrarium, pożyczyliśmy od wujka Łukasza, nam pożyczył. A na ile? No aż będzie żyła, nie wiadomo ile będzie żyła, bo modliszki żyją koło roku, czasu podobnież, ja nie wiem, ale tak jest. I co jeszcze ważna sprawa, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie małe... Pamiętajcie też o kodzie Zinx. A, pamiętajcie o kodzie Zinx w Aspekto, wpadajcie tam. Pamiętajcie, żeby zostawić pełną łapę w górę. Jak macie możliwość, udostępnijcie ten film, żeby pobił rekord wyświetleń na naszym kanale. I bo wracając, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie małe smoki, które trenują obecnie, które trenowały kiedyś wcześniej. Wszystkich was pozdrawiam. Michałów, Franków, Olków, Kubusiów i innych, i Nikosiów i Piotrków. Okej? Powtóreczka. Znaczy nie, z tego co otwieraliśmy, nie powtóreczka, pamiętaj, musisz to rozgraniczyć. Mamy teraz superowskiego hamburgera zielonego, też krystalicznego, czyli mamy już otwartych 12, jedziemy z 13. No, otwieraj, otwieraj. I co tam mamy? O! Tego co chciałem, co nam brakowało! Nie, to nie jest ten. To nie jest ten krystaliczny? Nie, to nie jest. Mamy ten. Chyba koło ratunkowe to jest. Tak. Tak, koło ratunkowe, weź zobacz. A tego co nam brakuje to pączek. Pączek, ale no to może to wygląda jak pączek. To jest koło ratunkowe, tego nie mieliśmy, kochani. No tak, ale to nie jest tam. Jest superowski. Ale ten jest czadzior. I napiszcie w komentarzu, czy to koło ratunkowe, czy nie. Ja otwieram. Chociaż koło jest z tyłu, koło. Koło ratunkowe, ostatnie, czyli
Otwierasz teraz w sumie, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Tego Finksa bardzo chciałem mieć. To jest, a co ty masz tutaj? A co ty masz? Pokaż, coś tam spadło, jakiś Finks? A, głośniczek z mikrofonikiem czaderski, odlotowski. Czyli poczekaj, wstań na chwilkę. Policzmy, mamy, albo nie będę pokazał, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. To jeszcze jedną musisz do 15 otworzyć. No tak, jeszcze jedną otwieraj, czyli teraz 4, a na w ostatnim wejściu 5. Zobaczmy, co tam będzie. Uwaga, 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 uwaga. I... Nowy krystaliczny z tego pakowania. Mamy krystalicznego Joypada do ciekawej jakiej konsoli. Jak myślicie? Trochę podobny jest bardziej nie do PlayStation 5 na przykład, tylko do Xboxa. A wy jak uważacie? Okej, okay, to mamy tyle. Widzimy się za chwilę, na końcu dnia już prawie, już po 17, niedługo 19, kończymy ten 24H Super Things Guardian of Kazum. Pamiętajcie o łapkę w górę, pamiętajcie, udostępniajcie film, pamiętajcie też o Aspekto i rabacie na hasło Zinks, macie 10% taniej. U nich wszystkie Zinksy. Kochani, kończy się nasze 24 godziny Super Thingsami. A jak się nazywają? Super Things Guardians of Kazum. Ale Guardians Kazum bez of jest na opakowaniu, wiesz? Guardians Kazum. Więc kończymy dzisiaj te 24 godziny. Zobaczcie, zbliżasz. Zaczęliśmy wczoraj o godzinie 19:06. Mamy w tej chwili godzinę 19:00, więc mamy jeszcze parę minut akurat po to, żeby otworzyć 5 saszetek, bo otworzyliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O, tu brakuje jakiegoś Zinksa, bawi się Zinksem. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 otworzyliśmy z pudełka, gdzie jest 50 Zinksów. I 15 po... Kochanie, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Karty, bo one są zgadzane. Ale nie szkodzi, chodzi o ilość. No, otworzyliśmy 3 z zestawu startowego, gdzie jest komiks i tak dalej. I 15 otworzyliśmy z tego pudełka. Otworzymy jeszcze 5. W kolejnych odcinkach otworzymy to resztę 30. Naszykuj sobie. A też w następnych odcinkach, nie we wszystkim, na jednym, będziemy otwierać nowe Kazum Kidy. Zobaczymy je wszystkie, jest ich 6. Postaramy się to zrobić na jednym z odcinków całym. Okej, okay, tak? Nie szkodzi. Ale nie wygrzebuj, prosiłem cię, kochanie. Nie wygrzebuj, po kolei. Jak się trafi, to się trafi, no. I teraz tak, pamiętajcie. Wszystkie Finksy z najnowszej serii Guardians of Kazum są w Aspekto, link macie w opisie. Tak samo wszystkie stare Finksy i Zinksy też u nich są, wszystkie stare serie. Dobrze, poczekaj kochani, bo mówię ważną rzecz. Jak zwykle, bo teraz reklama, ty reklama jest za ty przeszkadza. A może w drugim kolorze. Pamiętajcie, na Aspekto wszystkie Zinksy i nie hałasuj. I z hasłem. Jakim hasłem? Zinks. Nie podglądaj, poczekaj, no Olek, no. Zinks, macie ile procent rabatu? 10. Maksymalnie do 50 zł. I ten kod rabatowy działa do 20 marca. Wiesz, mój drogi? 20 marca, więc śpieszcie się, jak coś wam się spodoba, kupujcie. Jak wam coś podobało się w starszych seriach, też kupujcie. I to tyle, pamiętajcie przede wszystkim o łapka w górę, subskrypcji, dzwoneczku, Aspekto. I o tym, żebyście byli szczęśliwi. Tak, i teraz otwieramy. Dobra. Pierwsze z. No w sumie to już jest. Nie złoty. Złoty. Mówiłem, to jest ten, który grzebałeś. Nie, to nie jest ten. To jest ten. Mamy złotego. Mamy złotego miecza. Czyli wiemy, że najprawdopodobniej w tej paczce nie będzie. Czego? Kazum Blasta. Ale mamy jeszcze szansę, bo ostatnio trafiliśmy w pojazdach, więc mam nadzieję, że trafimy w pojazdach. Mamy złotego miecyka, czyli piąteczka, mamy jednego rzadkiego. Super, ale to jest twoja wina, bo on miał być otwarty później, bo grzebałeś pod spodu, bo zawsze są na spodzie podobno. Tak?
Tak, to będziemy mieć dużo srebrnych, bo ani jednego srebrnego nie trafiliśmy. A, jeszcze nie trafiliśmy ani jednego srebrnego z tej paczki. Właśnie, może teraz? Nie, kolejny żelowy. A co to jest? Pasta. Pasta? Tak. Pasta z jedną ręką? Zobaczy, czy to pasta. Pasta piracka. Pasta piracka, coś. No, no widzisz? No bo ma taką rękę jak pirat, znaczy nie ma ręki, to ja ma hak. Okej, otwieraj kolejną. Nowy śrubokręt. Śrubokręt mamy do śrubki, zobaczy, nawet mamy śrubokręcika do śrubki. Pokaż. I to pasuje, można wkręcać, zobacz. Pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż. No. No, ale to nie, to trzymasz, wkładasz śrubokręt i wkręcasz. I kolejny, Olusiu, dawaj, otwieraj. I mamy już komplecik. Srebrny! Pierwszy srebrny kamion. Oj. I to, co to jest? Garnuszek? Nie, ponton! Ponton z wiosłem! Ale czadzior, można nalać do tego wody. Zaraz nalejemy wody i można zrobić tego bardzo. Zobaczymy? Ja już otwieram. To otwieraj ostatniego, a ja zobaczymy. Co w kaszelku dostałem? Uwaga, nie mamy powtórki, ale mamy w drugim kolorze. Nalałem wodę, można się kąpać. Nie trafiliśmy w tym odcinku, to kiedyś trafiliśmy. Kiedyś trafiliśmy. Ale to jest w drugim kolorze. W drugim kolorze mamy plecaczek i tutaj zobaczcie, do pontonu nalałem wodę, można sobie zrobić kąpiel. Widzisz to? No rozlałem troszkę, ale nie szkodzi. No to tyle. Kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało to 24 godziny H, bo została ostatnia minuta 19.05, więc kończymy szybciutko. Trzymajcie się cieplutko. Jak Wam się podobało 24 H? Tobie się podobało to 24 H? Jak Wam? Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli kolejne 24 H. To żegnamy się, trzymajcie się cieplutko. Sława Ukraina! Chwała Ukrainie, tak? Pokój! Niech będzie pokój. Trzymajcie się cieplutko. Pa!